Cześć, z tej strony Jakub Barański, witam Was w kolejnym materiale na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będę chciał Wam pokazać pewien bardzo prosty zabieg przy użyciu mask w Lightroomie, który pozwoli nam na wydobycie, na podkreślenie naszego fotografowanego obiektu. Jeśli chcielibyście mieć dostęp do moich surowych plików, na których będziecie mogli popracować, poćwiczyć edycję oraz wgląd do moich otwartych plików Photoshopa, w których będziecie widzieć wszystkie warstwy, jak wygląda moja edycja, jak wygląda retusz, możecie dołączyć do mojego Patronite'a, którego reaktywowałem. Dla patronów będą dostępne właśnie takie materiały oraz dodatkowo będę nagrywał różnego rodzaju poradniki dotyczące Lightrooma, Photoshopa, które nie pojawią się tutaj na moim kanale YouTube. Także bardzo Was serdecznie zachęcam do dołączenia do Patronite'a, a my już przechodzimy do edycji tego zdjęcia. To, co będę chciał Wam tutaj pokazać, jest to bardzo prosty zabieg. Nie będę już teraz tu się skupiał na kolorach, bo to zdjęcie wstępnie jest obrobione, jeśli chodzi o całościowo, natomiast pokażę Wam, co możemy zrobić, żeby ten pociąg na tym zdjęciu jeszcze go bardziej podkreślić, wydobyć, żeby on jeszcze bardziej nam się tutaj rzucał w oczy, przykuwał uwagę. Skorzystamy sobie tutaj z masek, no i od kilku wersji już wstecz w Lightroomie mamy bardzo fajną opcję, mamy wdrożoną sztuczną inteligencję, która pozwala nam na to, aby w łatwy sposób zaznaczać maski za pomocą tutaj na przykład właśnie Select Subject, czyli żeby wybrać obiekt fotografowany i zobaczcie, Lightroom automatycznie stworzył mi maskę. Super sobie z tym poradził, rozpoznał pociąg, bo właśnie o ten obiekt mi tu chodziło i go zaznaczył. Pamiętajcie, że maski działają tak, to co jest białe, to na to dana maska będzie wpływać nasza edycja, a to co jest czarne, nie. To co ja będę chciał tu zrobić, delikatnie, dosłownie delikatnie rozjaśnimy ten pociąg od około 0,1 ekspozycji, rozjaśnimy troszkę cienie i może podciągnę delikatnie clarity. Dehaze jeszcze, ok. Więcej nic z tym pociągiem nie będę robił. Zobaczcie, ten pociąg już troszkę nam się rozjaśnił, wyostrzył. Skorzystajmy z kolejnej funkcji Lightrooma, czyli tutaj korzystając na naszej masce, trzy kropki menu, mamy Duplicate and Invert Mask, czyli Lightroom dla nas stworzy, powieli tą maskę, ale zrobi ją z odwrotnym zaznaczeniem, czyli zaznaczy nam wszystko to oprócz naszego obiektu, czyli pociągu. I teraz, kiedy mam taką maskę, to na tej masce znowu delikatnie, minimalnie obniżę ekspozycję i ściągnę troszkę światła. No i zobaczcie, po takim zabiegu, tak już zdjęcie po, zobaczcie jak było przed. Przed maską, po zastosowaniu naszej maski, tego prostego zabiegu, triku. Od razu ten pociąg jest jeszcze bardziej wydobyty i przyciąga naszą uwagę. Uważam, że jest to bardzo prosty zabieg, który znacząco poprawia odbiór naszego zdjęcia. No dobrze. Ale tu mamy tylko to jedno zdjęcie, a co jeśli będziemy mieli kilka zdjęć, czy za każdym razem musimy klikać w maskę i na nowo, żeby algorytm rozpoznał nasz obiekt? Nie. Lightroom ma bardzo fajnie to zaimplementowane, kiedy teraz chciałbym, mam tutaj drugie zdjęcie, na którym jestem ja i chciałbym teraz taki sam zabieg zastosować, czy przenieść po prostu tamte ustawienia na to zdjęcie, łącznie z tą maską. Zaznaczam najpierw to moje bazowe zdjęcie, z którego będę przynosił ustawienia. Przy pomocy przytrzymania klawisza Command bądź Control zaznaczam oba. Robię synchronizuję ustawienia i bardzo ważne jest, zaznaczam, że maski też chcę, żebym je przeniósł. Lightroom w tym momencie na nowo wykrywa obiekty. I to jest bardzo fajne, bo on nie stworzył mi tutaj, w tym zdjęciu, nowych, tych samych mask, ale z zaznaczeniem kształtu pociągu, tylko wykrył moją postać. I te maski są na nowo zrobione, z tymi samymi ustawieniami, natomiast wykrył obiekt i ponownie mi zaznaczył to, co mnie interesuje. I bardzo to fajnie działa, przyspiesza pracę. I mam już tu zaaplikowane, natomiast przede wszystkim to zdjęcie muszę teraz trochę rozjaśnić, wyciągnąć trochę cieni, bo było ewidentnie za ciemno. Ta żółć mi się tu nie podoba, jest troszkę za ciemna, żółć, pomarańcz i może troszkę zbyt bardzo nasycona. Ok, zostawmy tak, no ale wróćmy do naszych masek i tego prostego zabiegu. Lightroom automatycznie to przeniósł i zobaczcie, tak było przed, a tak jest po. Od razu moja postać wydobyła się, wyszła tutaj jakby na pierwszy plan, o wiele lepiej to wygląda i bardziej przykuwa naszą uwagę. Pamiętajcie, nie róbcie tego efektu zbyt mocno, bo wtedy będzie to wyglądać bardzo sztucznie i nienaturalnie. No i to tyle, jeśli chodzi o ten materiał. Mam nadzieję, że ten prosty trik Wam się spodoba, że będziecie chętnie z niego korzystać. To co? Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczek, a my widzimy się bądź słyszymy w kolejnym materiale. Trzymajcie się, hej!